Uczelnia od kilku lat organizuje, przeprowadza projekt internacjonalizacji, który jest coraz bardziej znaczący. Projekt polega na pozyskiwaniu studentów z zagranicy, przede wszystkim z Azji, z Chin, z Wietnamu, z Laosu, ale nie tylko. Studiuje tutaj wielu studentów z różnych państw europejskich, a także państw azjatyckich, również ze Stanów Zjednoczonych i z Afryki. W związku z tym myślę, że to się odbywa z korzyścią dla nauczycieli akademickich, dla całej społeczności, tym bardziej, że za tym idą konkretne środki finansowe. Ale w ramach tego szerokiego projektu internacjonalizacji podpisałem umowę z prezydentem Beijing Sport University, w oparciu o którą realizujemy dwa projekty w ramach nowego jedwabnego szlaku Belt and Road. Myślę, że ten projekt będzie się poszerzał, będzie trwał przez co najmniej najbliższe 3 lata i z tego tytułu też uczelnia będzie czerpała realne korzyści finansowe, ale one myślę, że są najmniejszą korzyścią w tym wszystkim, bo wielu naszych pracowników klubu sportowego AZS AWFIS znalazło pracę w projekcie i myślę, że z tego tytułu nasi pracownicy będą coraz bardziej zadowoleni, studenci również.